Siemanko ludzie, tutaj Lizer, Tymek, Grata 3, a to jest trzeci odcinek serii Call of Duty Modern War. Patrzcie jak mam, ha, pistolet ekstra. Myślałem, że jakoś snajperkę oddali czy coś. Czy będziemy mogli ich po prostu zabić. Tu nie, nie ma nic takiego. Oj, coś leci. Nasz helikopter, no nie, ła! I proszę bardzo, grana, ciekawe co tu. Wow. Nie. Tak, no przecież... Gdzie mam z sobą iść? No to idę, no kurde. Ała. Rzut granatem. Gin. Fajnie, dziwnie to wybuchło. Nawet nie widziałem wybuchu. Okej. Wow. Au, au. Proszę, jeszcze był. Okej, możemy iść. No to wizor. Nie dadzą nas pokoju. Kurde. Ooo, z rakiety do mnie strzelił. Dobra, dawaj szybko. Bijamy, bijamy, bijamy. Podoba mi się w tej grze, że jest laserek, ale jest... co jest, nie pan? Wkurzające jest, że on tylko działa, jak mamy podczepień. Fak, fak, to się wrócę, nie bierze. To zabrzmiało. Bie, 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 jedzie, ołu. Już? Nie jest czysto, przecież tam ludzie są. Uciekaj! G3. O, snajperka, ale... A, to ta. O, dobra, przecież mamy cały pełny magazynek naszej zajebiście dobrego karabinu. Gdzie mam iść? Tutaj. Tu? Cholera, tu. Macie granatów czy co? Czy strzela się umiecie? Proszę cię bardzo, suppressing fire. Jak tam powiedziałeś. Ah, blisko. O, nasz koleżka padł, więc zajmiemy fuck jego miejsce. Proszę, jak ładnie wybuchło. A nam broń, ziomek masz. A on chce przeskoczyć, czy ty, no właśnie, ja mam przecież do gunu, bo zwane granatnikiem. O, idealnie na gościu się wysadziło. Czy ktoś z góry do nas strzela? Nie, tutaj go nie ostrzelę. Ale tutaj bez problemu. Uhu! Dobra, nie będę marnował. 8 strzałów jeszcze mam. Tak! A da! Co? Na drugim piętrze RPG, tak? No tam.
No kurde, jak mamy tam przejść, skoro stoicie tutaj? No wy co tak sobie stoicie w kolejce? Proszę ci dupy! Nie wiem co mam robić. Tą dupę muszę przejść. Może kobę zrobię. Nie da się, ale szajs. Tutaj są jakieś drzwi, ja... Co ja jakiś głupi jestem? Robimy to flanką. Pierwszy raz chcę, żeby się auto wysadziło. Piąteczka szybko. O, niewygodnie teraz. Łuck! Ale mnie gnoją. Nie, nic nie widzę, dobra, nie. Gdzieś flankę. Wbijamy na pozycję snajperską. Zamknij tą twarz! Ach, tutaj! O, ja... Tak, tradycja nakazuje, trzeba raz w misji zginąć. Już mnie nie podeszł, podejdziesz, ziomek. Czemu strzelasz do mnie, ziom? Idź. Ale i dużo. To jak już gdzieś ona mówi, żebyś wziął coś tam. O, jaki ładny kill. Czołgi! Tak! A to my jesteśmy Jackson. Kurde, jaki ja tempak jestem. Co? Tutaj coś jest. Jak z tego się strzela? Wow! Zaraz z dół poleci, tak? Wow, ale wolnie. Ja, zniszczony na 100%. Gdzie jest na kolejne? Fokus! Jebu! No nie powiem, spoko rzecz. Czy teraz? To jakiś ziomek biegnie. Przestałem już wam ufać, ale dobra. Przez to nie wszedł, co nie? Co on bierze? Ciekły azot? Ale jaja. Ale fajne. A że to człowiek wymyślił. Muzyka się włączyła. Dobrze. Ciomek, wyjdziesz teraz, muszę cię... Zaraz, co? Śpieszcie trochę. Cisza przed burzą? Wow, ziomki. Fokus! Ubiłem. Fokus! O, ale pięknie. Jakiś autobus nawet stał, ale... To się postaram oszczędzić. A przecież to gra, nie ma sentymentów. Rozwalamy wszystko, co się rusza. Ratatatata, nawet ludzi. Wow! Oni zginą przez 7,5 miliarda więcej ludzi, nie? Z czego da się zastąpić? Co ja pierdzielę? Jak wystarczy tych z rakietnicami rozbić? A potem mam nadzieję, że tego czołga naszego nie rozwala. Nam pomoże. Ole, headshotem.
śpiącego tutaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Lara. Ule headshot. Yeah. Zdążył już rzucić swojego pierwszego granata pewnie, albo ostatniego, co woli. O, co to leci? No, zaraz gasę. Bravo 6, be advised, more hostiles assembling to the west of your position, over. Charlie Bravo 6, requesting air support for fire mission, over. Negative Bravo 6, there's an enemy ZPU to the south of your position. Until you take it out, we cannot risk sending in any more choppers, over. No, tu mój, sorry. No to uciekamy. Mój, mój. No jak tam mamy iść, nie? Po drugiej stronie. Granacik walnął. Chyba nie był mój. Uc, granat! Nie! Czekaj, gdzie mi save'a zrobił. A, niedaleko. Charlie Bravo 6, requesting air support for fire mission, over. Negative Bravo 6, there's an enemy ZPU to the south of your position. Until you take it out, we cannot risk sending in any more choppers, over. Jackson, find that CPU and take it out so we can get some air support. Lopez, Gaines, cover him. All right, let's move out. Secure the western approach. Move. Czy to jest jakaś replika M60, czy to jest na wzór M60, jak to woli? A tak mi się zdaje, bo to jest no. Daj trochę słonienie do człowieka. Fuck, fuck! Ale bym dostał headshota. Ooo, nieźle strzela. No, na chybił trafił też się strzela. Granat! Kolejny! Śmieszne w tej grze jest, że jak na przykład leci tutaj granat, to już może tego nie ma, tego o. Jest tutaj granat, my się chowamy za takim czymś. Wysadza się i nas tam nie jest. Tam nic nie jest. Może język mi się włączył. Wow. Piątka. Ostatni. Wow, padli. Jak oni tak fajnie mówią kontakt, mi się zawsze kojarzy z filmem Bitwa o Los Angeles, czy coś takiego. O, proszę. Nie, 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 tu jest. Jak jest drewniany, to właśnie nie można tego przeżyć. To jest bardzo, bardzo dziwne. Nie, strzelaj. Ale głupio to zrobiłem teraz. Głupio to powiedziałem. Tak, Bitwa o Los Angeles jest z 2010 bodajże roku. Strasznie mi się podobał ten film. Obejrzałem go chyba, boże. Boże. Chciałem Boże powiedzieć. Bodajże, o. Przestraszyłem tamtych, tak w pewnym sensie powiedziałem się to. Co to było? Strasznie mi się ten film podobał i obejrzałem go z jakieś 7, może 8 razy. U mnie to jest na przykład straszna rzadkość, skoro tak dużo filmów, czy tak dużo razy filmów jeden oglądam. Ale jak pierdzielę od rzeczy. Spoko, spoko. Fuck, fuck! Ja chcę wam pokazać piękny wybuch. 3, 2, 1. Woohoo! Jackson, I've got air support on the way, but they need our exact location. Plant the IR beacon and get their attention out. Ten film jest o takiej... o Marines w sumie. Którzy mają odbić Los Angeles ataku kosmitów. Efekty są nawet fajne. Niekiedy widać tego komputera, ale to mało kiedy.
Ogólnie mogę powiedzieć, że naprawdę zajebisty, aż warto wydać te dwie dyszki za to. Albo 9, nie wiem, zależy gdzie go kupuję. Ja go kupiłem za dwie dychy. Ale to prawie w dniu premiery wydania płyty. Kurde, co ja mam do siebie zrobić? O, co to strzela? Rozwalcie gnoi, woohoo! Jebut, jebut. Łapki mi się psują, ale trudno. Jebut, jebut, wow, ale strzela. Tu jeszcze drugi, wow. Deep work. Yeah, chciałem to zrobić. Nie no, fajna akcja. To jest przykład strasznej wojny, gdzie 200 metrów robimy prawie w pół godziny. Stopera oczywiście nie włączyłem. Czemu? A po co? No, ostatnio czytałem na necie, że była gdzieś tam wojna. Wojna w Wietnamie. Chyba tak. Na plażach tych, które... A, to powinniście wiedzieć, co chodzi. Nie w Wietnamie, nie wiem, co gadam. Tam, gdzie byli, przechodzili przez ten, przez tę plażę, gdzie strzelali do Nice 60. No, przeszliśmy misję. Dobrze wiedzieć. I ich 100 metrów trwało ponad 5 godzin, więc no... Dla mnie to jest szok. O, sas. Co to jest? Aha, soap, dobra. Wiecie co? Telefon mi dzwoni. Za chwilę dzwonię. What the bloody hell is that? Incoming missile! Hang on! Whoa! Mayday, mayday, this is Hammer 6-4. We are going down. We are going down. We are going down. We are going down. Woohoo! Lepszy niż roller coaster, bo realistyczny. Dobra, Pepius do mnie przed chwilą wysyłał SMS-a. Znaczy, zadzwonił do mnie. Właściwie nie wiem, o co mu chodzi. O. Dawaj. You're still in one piece. Get up. Wow. Come on, we need to get moving before the search parties get here. To jasne. Fuck you, czemu dałeś pistolecik? Extraction point's not far from here. Let's move out. Tak, widzę, że nasi leżą. O, skanują 350. Widzę, że nasi leżą. Nie jest zbyt dobrze widok z takiego helikoptera. Ale na wojnie niestety to się zdarzy. This is base plate. AC-130 gunship support is on the way, but it will take some time before they will be in a position to assist. Over. Copy. Bravo 6 out. An AC-130, eh? Haven't worked to one of those in a while. No niestety. Oj, szpaby jadą. No sorry, to nie szpaby. Ci z tego, co wojnę prowadzimy. Z Egelem. No, osłaniam się. We've got company. Что здесь происходит? Что тебе надо? Не надо прикидываться дурачком. Мы знаем, что вы их где-то прячете. Кто прячется? О чем ты говоришь? Там у вас британские солдаты. Бе-бе-бе-бе-бе-бе! А, то где ты там гадаешь? Я волею их развалить. Ему же дядка за вас. Дядка, хайба, забили. Не могу. О, маше счастье. Убились мы тут. Szybka akcja. Zupełnie przez przypadek. Uratowaliśmy jednego człowieka.
helikopter. Wolę nie strzelić, ale... Stay down. Stay down. Ale dla pewności ma go na całym kół. Shotguna cię rozwalę. The heli is moving away. Let's go. No, coś się coś. Contact 6 o'clock. Fuck you! Your mother! Fuckers! Cichutka akcja. O nie, 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 tylko samolotu. Dobra, noc. Ale ten karabin jest cichutki. Proszę, zabiłem go. Co, gdzie mam iść? Ja właśnie sorry, że nie gadam, ale wciągnąłem się w to strzelanie. Tak. Oj, mam więcej do strzelania. Weźmy shotguna na odmianę. Nikolaj, Nikolaj. Wow, wow, nie, 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 tu, nie tu. Patrz na granta. Co to było? Jaki ten shotgun nierealistyczny. Co to jest? Przecież BOOM! I strzelać dalej, a nie... Where the hell did they go? Well, they're probably regrouping. Trying to cut us off somewhere up ahead. Stay sharp. Idą tu. Psy? To nie, to nie jest odcinek dla tych ludzi, co ratują psy. Ale to jest samoobrona w pewnym sensie. Granacik. To flanką da się? No jasne, że się da. W ogóle czytałem na necie, że właśnie Call of Duty jest dla tych... To jest taki symulator wojny. Że oni dają to specjalnie dla takich ludzi, co idą na wojnę i chcą poćwiczyć wirtualnie. W pewnym sensie. Nie wiem właściwie, co to za strona była. Ale nawet ciekawe to było. Battlefield jest właśnie taką grą z symulatorem jakby. O, ale headshotem strzeliłem. Jeszcze ktoś? Nie wiem, nieważne. Idziemy. Uhuhu. Nie ma to jak zastrzelić samochód z jednym pociskiem. Szczególno Gana. Hold on, the helicopter's back. It doesn't look like they know where we are. Let's keep it that way. All right, let's press on. Move. No dawaj, szybko. Jak ja lubię patrzeć w jazdy. Hold up. The sentry's on the bridge up ahead. Szaki masz, co masz?
stay out of the spotlight. Co? Ciekawe, kogo oni by mogli zobaczyć. Na pewno nie wiem. Ale bez sensu. Miałem na myśli, żeby zrobić... O kurde, tu jest. Myślałem, żeby sobie zrobić, wiecie, taką sneaky akcję. Jak to... Uuu, użytkownika. Tak! W pierwszej literze R. Już każdy wie, o co chodzi. O nie, 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 nie. Tak nie może być. Sentries on the bridge up ahead. Teraz się schowałem tak, gdzie by. Stay out of the spotlight. Let's move, but stay low. Już byłem low. Schowany i cichy. Myślę, że podbiegniemy jak najbliżej tamtego domu, czy budynku, jak to woli. No nie jest źle. Ale fajnie celownik jest. No i jak mnie mogli zobaczyć? Przecież nawet nie patrzyli. A bo to nie mnie zobaczyli. Dobra, nie będę leciał z nimi. Coś tam. Wiecie, granaty. Jeszcze helikopter mi tu podać. Zdajmy ciebie jak twojego kolegę. Z fachu. No proszę cię bardzo. Chciałeś zdychać. Power rate. Jest po prostu zajebista. No nie da się inaczej powiedzieć inaczej, no. To jest takie zaiste, no biegniesz, biegniesz, nawalasz, biegniesz dalej, bo... Taka rzeź po prostu. O, gdzie mam iść? Gdzie wy jesteście? Członki? Jacyś leżą, ale o tam są. Chyba nie o to chodziło. Wbijamy. Łobodobodu. Puck, puck, nie strzelać. Zaciąłem się w krzakach, naprawdę. Nie mam grantów, puck. Teraz już musiał wejść. Dwa granaty, super. Pomogło trochę boleć. Ale... Poczekamy chwilę, rączka odrośnie. No, o, nieźle idzie. Ja sorry, mikrofon muszę poprawić. Bym znowu uciekł. Tak, mam zwalony mikrofon z słuchawkami. Uuu, ale pomogę dostać. Au. Co to za amelinium jest? Przecież strzelam przez niego, nic się nie dzieje. Przechodzę przez niego, nic się nie dzieje. No, jakieś jaja są. Nie, ja jestem z powrotem. Szczerze, nie wiem co robić. Nie wiem czy iść, czy strzelać, czy upaść, czy poddać się. Nie wiem. Padł, ładnie. O, padł. Okej. Dom, 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 dom. Ej, kolgówkę.
A nie, bądź dupkiem. O właśnie. Oni się przejmują helikopterem. Nie, mają gdzieś tych, co tutaj są. Strzelają, 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 jeszcze żyją. A helikopter po prostu podlatuje. Ja jeden strzał zrobię i już do sprawy, tak? Może nie jeden strzał, ale kilka. Wow, co było. O, już po sprawie, tak? Żyje granata swojego. Ale farcika miałem. Stoją, a nawet nie wiedzą, że mają... Znaczy, nie mają strzelca, ale okej. Okay. Niektóre misje z tej gry są na przykład powalone, a niektóre są tak zajebiste, że non stop chce się grać. Chodź. Biegnij, czuję. Tak. Captain Price, we've got Stinger missiles in the barn. So, grab a Stinger and take out that chopper, move! Chyba wiem, co mogę zrobić. Yeah. Pukus! Bloody hell! Flary! Flares. This won't be easy! So, grab another Stinger and fire again! Let's put him to the test! Naprawdę, flary. Przecież nie zastrzelę go jak ma flary. Tam jest. Fuck off, man! Idealnie! Idę po swojego shotguna, albo nie. Tak właśnie giną czuby. Dawaj mojego shotguna. Ziomek. Co teraz? Aha. Chodź. Rękę ci przestrzeliłem, a ty nawet nie reagujesz. Bravo 6, be advised that AC-130 is entering your airspace at this time. Out. Zobaczysz, będziesz kierowcą tego helikoptera. Warhammer standing by. Heard you could use some help down there. Call the shot. Warhammer, fire mission, danger close. Enemy armor and infantry, 100 meters to the southwest of our location. Over. Copy, coming down. Jebut. Nie żyjecie, nie żyjesz, powiedziałem. Proszę cię bardzo, rzuć mi granatę jakiegoś. Ole, fajnie to wybuchło. Wow. Ale to pięknie wybucha. Uhuuu! Bravo 6 will cover you all the way to the extraction zone. Zombie! Fuck you, zombies! Come on, let's go. Dziękuję kierowcy samolotu, którego nie widzę, czy tam kogoś tam, za ratowanie nam dupska. Okej, samolot. Zrobimy tę misję i zakończymy odcinek. Nie. Ole działo. Ile on ma kalibru? Super to wygląda. Dobra, o co chodzi? Śmierć z góry. Wow, co to jest? Nie mogę strzelić, to bez sensu. Muszę strzelać. Co to jest właściwie? 25 mm, 105, czyli to będzie największy strzał. 40 to będą mini bomby, a to będzie minigun, tak mi się zdaje. To nam biegnie. TV, confirm you see the church in the town. We see it, start the clock. Roger that, we're there. Start talking. You are not authorized to level the church. Do not fire directly on the church. Got a vehicle moving now. One of the vehicles is moving right now. Personnel coming out of the church. We have armed personnel approaching from the church. Request permission to engage. A bo to są nasi? Palić to, strzelamy do kogokolwiek. Już strzelają. Woohoo! Fuck off! Wow! Wiecie co?
strzeli bez minigana. Strzelimy z tego czegoś. Wow! Ale wybuch! Tak! Boom! Target reset. Right there, tracking. That's it. Mam bazę gdzieś! O, tu jest ich więcej. Strzelimy tego badziewu. Yeah, bull! Ale ten broń się ściga. Robi takie sery. Nie ma co chodzi. Zmienny na... Bichot. To jesteście wy. A tam są inni. Wolf Hall, this is Bravo 6, be advised, we're passing a large church and continuing towards the main highway. Keep up the fire. Bravo 6 out. Roger that. Deck, just a swap to switch on. Those are all on. You got them. Check your fire, you're shooting at friendlies. Watch for the blinking strobes. Those are our guys. Some nashi. Set scan range. Light them up. Boom, 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 boom. Ale mają farta. Direct secondary. Target reset. Uuu, gościa nie ma. Jego też. Copy, smoke him. Czy ktoś? Enemy is crossing the field. Clean up that signal. You're firing too close to the friendlies. I repeat, you're firing too close to the friendlies. Watch for those IR strobes. Get that guy. A to, patrzę na nich. Yep. Byli ich nie ma. Ale to, o, rozwaliłem go. Rozwalmy teraz to. Set scan range. Tu się jest? Yeah, take him out. Samochód. Enemy is crossing the field. Oho, szatki latają. Ciągi, gdzie jesteście? We got a moving vehicle here. Negative, negative, do not engage. I repeat, do not engage any vehicles on the main highway. Wolf, are we going to commandeer civilian transport on the main highway? Cover us! Crew, do not engage any vehicles traveling on the highway. Those are civilians. Ground units are requiring alternate transport at this time. Do not engage any vehicles on the highway unless cleared to do so. But that guy's pissed. Nice truck. Nah, he's scared shitless. Wolf, are we marking the vehicles? Confirm you see the beacons. Roger, we see the beacons. Crew, do not fire on the vehicles marked with the flashing beacons. I repeat, do not fire on the vehicles with the flashing beacons. Those are friendlies. We got a moving vehicle here. Negative, negative, do not engage. I repeat, do not engage. No, proszę bardzo, konstruuję. Wolf, are we going to commandeer civilian transport on the main highway? Cover us! Crew, do not engage any vehicles traveling on the highway. Those are civilians. Ground units are requiring alternate transport at this time. Do not engage any vehicles on the highway unless cleared to do so. But that guy's pissed. It's a nice truck. Nah, he's scared shitless. Wolf, are we marking the vehicles? Confirm you see the beacons. Roger, we see the beacons. Crew, do not fire on the vehicles marked with the flashing beacons. I repeat, do not fire on the vehicles with the flashing beacons. Check out your mags. Nail those guys by the building. Clean up that signal. Be careful, you almost killed our guys there. Everything. No, no, no. Ale nie rozwaliłem to. Set scan range. Dzieci, cieszcie się, nie macie szkoły. Enemy is crossing the field. Czemu? No jedziecie tam czy nie? Recalibrate out on the sweep angle, adjust elevation scan. Clean up that signal. Get ready! Head
Hostile forces are setting up ambush points along the curved road. Navigation, which one's the curved road? Over. Fire control, do you see the water tower? Over. TV, confirm you see the water tower. You talking about the water tower near the intersection? Roger, that's the one. And next to that water tower is a curved road. Do you see that? Roger that. Track that road into the next village, and you should be able to see another water tower in the village further down that road. We're having a bit of trouble acquiring the village. How far up the road is it? Approximately, hang on. It's about 2 clicks along the curved road going away from the highway. Yeah, roger that. We're banking towards the village. Rush that. Stand by to engage ground targets. We got hostiles setting up along the curved road. Hostiles preparing to ambush along the curved road. Tutaj są. They're partially concealed by the trees. Już ich nie ma, ale wolę dobić. Roger that. Crew, go ahead and take out everything in that village. Targets in the village are confirmed as hostile. Clear to engage. Smoke them. Będę snajperem samolotowym. Oh. Crew, track those smoke trails and take them out of the source. Clear a path for our guys. Personnel on the roof of that U-shaped building. U-shaped building? Roger. The one with the square structure on the roof? It's the one with the flat roof. You got him. Good kill, good kill. You got him. Hot damn! Rolling in. Gun ready! Ście, żyją! Yep, to jest długie. Strzelałem do nich z tego gunta wielkiego. Nie rozwaliło ich. Trzeba dobić czek. Czy to są samochody? Czyli... Fokus! Jęk, ale wybuch. No wiem, że strzela. Strzela z niego strzelam, tak? Dobimy te niedorostki. Affirmative. Keep watching for those strobe lights. Those are friendlies. Enemy personnel in the junkyard. Oj, niedobrze. Miejsce wybrane z klimatu. Go ahead and smoke them. Dobra, mam jeszcze tylko jeden giga wolnego miejsca. Oh, fuck, dysku, co jest? Okej. Okay. To strasznie laguje. Dlatego, że mam tylko jednego giga wolnego, także filmu starczy na 2 minuty. Co też go nie strzelają, nie widzę. Wolono chmura, którą się zrobiłem. Tam są. To zastrzelmy tych ludzi. Ładnie, ładnie. Guy running. Roger, guy moving. Get back on those guys. Strzelmy tu. You're firing too close to the friendlies. I repeat, you're firing too close to the friendlies. No niech ta misja już się skończy, bo ja nie mam miejsca szybko. Nice. Zastrzelę wszystko co tu. No nie, znowu tu nie. Wildfire, we've reached the LZ, but we're taking fire from all sides. Request fire support on all sides of LZ. Danger close. Dobra, super. Zakończymy tutaj ten odcinek, także subskrybujcie, lajkujcie, kciuków w górę, nie żałujcie i do zobaczenia w tym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało takie. No i sorry za to, że właśnie coś zaczął. Ale filmy za dużo ważą, także.